kilka miesięcy temu pokazywałem Wam nowego MG HS-a, który był wtedy nowym samochodem na naszym rynku, ale po zagranicznych drogach jeździł już od 6 lat. To jest naprawdę najnowsza generacja tego modelu i powiem Wam, że postęp, jaki się tutaj dokonał, zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. To jest bardzo ważny test dla mnie, a dla niektórych z Was może nawet ważniejszy. Po czym wnoszę? Otóż po ostatnim teście Bike 5, też po prezentacji BYD, dostałem od Was bardzo dużo zapytań właśnie o najnowszego HS-a. Dlatego spędziłem z nim ostatni tydzień i za chwilę o nim opowiadam, ale jeszcze kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A w tym miejscu wraz z firmą Car Vertical chciałbym zwrócić się do osób, które szukają używanego samochodu, na przykład poprzedniego HS-a, i pokazać Wam, w jak prosty sposób, bez wychodzenia z domu, możecie sobie taki używany samochód wstępnie zweryfikować. Wystarczy, że pobierzecie raport dotyczący konkretnego egzemplarza i sprawdzamy. Jak widzimy, stan licznika się zgadza, bo ten cały czas rósł, ale sprawdzamy oś czasu i widzimy, że w 2019 roku w Wielkiej Brytanii było uszkodzenie. No to patrzymy zdjęcia. I o ile z tej strony jest ok, to zobaczcie na to. No ja po taki samochód na pewno bym nawet nie zadzwonił. Co jeszcze? Sprawdzimy sobie tutaj specyfikację samochodu. Sprawdzimy, czy nie było jakiejś klęski żywiołowej. Potwierdzimy, że samochód przeszedł przegląd, że nie został skradziony i wiele innych rzeczy. I na koniec przypominam, że z moim kodem AUTOMOTO taki raport pobierzecie sobie aż 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy. Zacznijmy sobie od rozmiaru. MG HS drugiej generacji przede wszystkim urósł. Chociaż jest troszeczkę niższy, ale jest szerszy i jest też dłuższy. I teraz, jak możemy ten samochód zakwalifikować, a w zasadzie porównać? No właśnie, pierwsza generacja HS-a była bardzo często zestawiana z Toyotą RAV4. Tymczasem druga, ta, w której w tej chwili siedzę, jest od RAV-ki nawet większa. Jak natomiast te dane papierowe przekładają się na praktykę? Otwieramy bagażnik. I znajdujemy tu 507 litrów pojemności, czyli całkiem godnie. Do tego kilka schowków pod podłogą, także jak widzimy, bagażnik to mocna strona nowego MG HS. Przeskakujemy zatem na kanapę, wsadzamy tu moje 182 cm wzrostu i jak widzicie, przed kolanami jest potęga. Nie ma opcji, żebym zahaczył o fotel kierowcy, chociaż nad głową jest ok, ale tego miejsca ja spodziewałem się trochę więcej. A teraz utrudniamy, wrzucamy do tyłu 192 cm Grześka i on też się tutaj zmieścił bez problemu. Przed kolanami została mu przestrzeń, to co on zauważył, to bardzo dużo miejsca na stopy. My o tym często mówimy, bo to bywa różnie. Tu jest super, a jak jest nad głową? Przy jego wzroście przeważnie nie ma szału, a tu się zmieścił. Może tego miejsca nie jest ogromnie dużo, dałby radę tutaj jechać. To, za co muszę jeszcze pochwalić, to to, że przed kanapą nie mamy praktycznie progu, także trzecia osoba wsiądzie sobie tutaj bez problemu. No i też za to, że mamy nawiewy i porty USB, także na przykład dzieciaki telefon tutaj podładują. Dobra, wystarczy o tylnej części, przeskakujemy do przodu. To, że siedzę w wyższej wersji wyposażeniowej, najprościej rozpoznać po tym, że mamy tutaj skórzane fotele. To jest oczywiście ekoskóra, ale taki pierwszy kontakt jest bardzo dobry. Nie wiem, jak to będzie zachowywało się, czy wyglądało za 5 lat. Dowiemy się o tym za 5 lat. Na ten moment jest dobrze, te fotele fajnie wyglądają, fajnie się w nich siedzi, są wygodne. Są nie za miękkie, nie za twarde, to może nie było najbardziej konkretne stwierdzenie, ale przede wszystkim mają trochę podparcia bocznego, bo to jest ważne. I ktoś o moich gabarytach siada sobie tutaj wygodnie. Też było mi wygodnie w trasie, także na ten moment za fotele plus. Może też dodam, że mam tutaj regulację elektryczną, nie tylko w fotelu kierowcy, ale też u pasażera, także spoko. Ok, jeśli czegoś mogliśmy się tu obawiać, to na pewno nie były to fotele, raczej ta część, czyli multimedia. Spieszę z odpowiedzią. To wszystko jest nowe. To wszystko działa nieporównywalnie lepiej.
do konkretów. Mamy język polski, chociaż tu się zdarzają takie kwiatki. Ja nie znam na pewno wszystkich słów w języku polskim, ale powiedzcie mi, jakbym czegoś szukał w swoim samochodzie i mam taką funkcję przycisk, czy miejsce, które mogę nacisnąć. Klaster. Co to jest klaster? Pomijając ten klaster, czy na przykład nawigacja, muzyka, klimat, pogoda, App Connect. Nie do końca przetłumaczone. To są pierdoły. Generalnie działanie tego systemu, szybkość, intuicyjność jest dużo lepsza niż w takim, nie wiem czy mogę użyć stwierdzenia, stereotypowym chińskim samochodzie, ale na pewno takim stereotypowym chińskim samochodzie, który jest w mojej głowie. Na przykład Bike 5, który był ostatnio, no te multimedia, tu jest zdecydowanie lepiej. I rzecz chyba, nie wiem czy najważniejsza, ale mega ważna dla mnie, bo ja jestem do tego ogromnie przyzwyczajony. Jest tutaj Android Auto, jest Apple CarPlay. Co prawda trzeba wykorzystać kabel, żeby one działały, ale są. I to jest najważniejsze. Obsługa klimatyzacji, czy w zasadzie wszystkiego, jest oczywiście dotykowe. Wiecie pewnie, że ja nie jestem tego fanem, wy pewnie też nie. Niestety takie czasy. Plus za to, że to jest duże. Zobaczcie. Przycisk klimatyzacji, miejsce skąd ma wiać, nawet temperatura. To jest naprawdę spore, to ułatwia korzystanie po prostu na co dzień. Nadal wolałbym manualne. Jest jak jest, nie jest najgorzej. Mówię o obsłudze klimatyzacji. A multimedia, cały ten system, tak jak powiedziałem, dużo, dużo, dużo lepiej. Może tak, przeszkadzał mi on w 10 razy mniejszym stopniu niż na przykład testowanym ostatnio Bike 5. Także plus. Zegary, znaczy nie ma tu zegarów, tylko kolejny wyświetlacz. On jest ciekawy, bo ja na początku zobaczyłem, że tu prawie nic nie ma. I to jest super. Widzę prędkość, widzę zasięg, godzinę, ograniczenia prędkości, zaraz powiem o tym słowo. To jest takie czyste, przejrzyste, że jak się do tego przyzwyczaiłem, to wydaje mi się, że teraz jak wsiądę w jakiś samochód, który będzie miał tu naćkane wszystkiego, to będę się czuł dziwnie. Bardzo mi się to podoba, chociaż zdecydowanie wolę klasyczne, analogowe zegary, to tu też jest ok. I powiedziałem, że wrócę do ograniczeń prędkości. Jak mam się do czegoś przyczepić w tym wszystkim, to chyba do tego najbardziej. One pokazują takie głupoty. Teraz mam na przykład wszędzie 30. Na którą boczną drogę bym tutaj nie wjechał, to wszędzie jest 30. Co ciekawe, na ekspresówce, czy nawet na autostradzie potrafi pokazywać 40. I jasne to, że on sobie coś tam pokazuje, to w niczym nie przeszkadza. Oprócz tego, że nie wiecie, ile możemy jechać. Ale wiadomo, to piszczy. Ten system tutaj jest i ja to wyłączam od razu. Trzeba się trochę przeklikać, naklikać, ale da się. Podsumowując, wypowiem zdanie, które może jest nie do końca konkretne, ale dla mnie najważniejsze. Tego systemu, tych multimediów w tej chwili nie trzeba się bać. Da się do tego przyzwyczaić. A teraz nabieramy trochę szerszej perspektywy i przyglądamy się, jak to wszystko wygląda, jak to zostało zrobione. I powiem Wam, że to jest punkt, który jestem przekonany, zrobi na większości z Was bardzo duże wrażenie. Idziesz do salonu, masz w głowie, przynajmniej tak było przy pierwszej generacji, ja tak miałem. Dobra, idę zobaczyć, czy tam odebrać. Niedrogi chiński samochód. Jakie może być wnętrze? Niedrogie chińskie. A jak tu jest w rzeczywistości? Gdy tylko tutaj wsiadłem za kierownicę, to powiedziałem, wow. Skóra, ekoskóra, nieważne. Skóra, miękkie materiały, sam design. Ciężko zachwycać się ekranami. Całość robi tak pozytywne wrażenie. Kompletnie nie chińskiego, taniego samochodu. Dla mnie MG HS pod tym względem totalnie nie ma się czego wstydzić w odniesieniu do samochodów porównywalnej wielkości, które są droższe o 100-150 tysięcy złotych. Znowu podkreślę, jak to będzie wyglądało za 5 lat, to się dowiemy za 5 lat. Mówię o tym, co jest dzisiaj, co ja tutaj zobaczyłem, czego ja dotykam. Kierownica spłaszczona na górze, na dole. Bardzo prosta obsługa. Nic tu nie przekombinowali, a wiadomo, jak oni czasami lubią to zrobić. Proste takie, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, bardziej europejskie. Takie jest moje wrażenie. I podsumowując, tę część odnośnie materiałów, spasowania, wyglądu, to tylko jedno słowo. Przy tej cenie, wow. A w poprzedniej, pierwszej generacji,
Można było powiedzieć, że jest dobrze, no ale raczej nikt nie powiedział wow, a tutaj można. Szukając jakichś wad czy minusów, Piano Black. Nie ma go może strasznie dużo, ale jest. Na pewno to się będzie rysowało, palcowało i tak dalej. Przy tej ilości dla mnie do przeżycia. Dobra, wnętrze mamy za sobą. Przejdźmy do soli samochodu, bo samochód jest przecież po to, żeby nim jeździć. Zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy, czterocylindrowy, turbo doładowany silnik o pojemności 1,5. Dysponuje on mocą 170 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 275 Nm. HS w takiej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 190 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,4 sekundy. I teraz tak, na co my najczęściej narzekamy, jeżdżąc samochodami na przykład europejskimi? 3 cylindry, 1.0 czy 1.2, jak ktoś poszaleje. Co mamy tu? 4 cylindry, turbo, 1,5 litra. Ok, to może nie jest bardzo dużo, ale na dzisiejsze czasy to jest sporo. I całkiem fajna moc. Tu jest duży plus dla Chińczyków, bo my lubimy takie silniki. 4 cylindry, turbo, dobra dynamika. To zabrzmi dziwnie, szczególnie w SUV-ie, ale ja lubię ten samochód pokręcić. Ten silnik fajnie brzmi. Może to wynika z tego, że ciągle jeżdżę tym 1.0, 3 cylindry. Tu jak się pokręcimy, dwójka, trójka, na naprawdę wysokie obroty, to ten silnik żyje. Ten samochód żyje. Może nawet Wam się wtedy trochę uśmiechnie twarz. Jak lubicie jeździć samochodem i nie dostajecie 1.0, tylko 4 cylindry, sporo mocy, całkiem fajną dynamikę. Do czego mógłbym się tu natomiast przyczepić? To wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli silnik, sparowany jest, czy też obsługiwany przez skrzynię manualną. To jest skrzynia sześciobiegowa. Dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie jest najbardziej precyzyjna skrzynia na świecie. Zdarza mi się tutaj czasami zahaczyć podczas wrzucania biegu, najczęściej przy wstecznym, ale to mówię bardziej na zasadzie, że zdarza się czasami. Większy problem mam z tym, że zobaczcie, jadę na trójce, tylko niech przejadę pasy. Zwróćcie uwagę, jak długa jest tutaj droga prowadzenia drążka z trójki na czwórkę. To jest dużo, czy długo. I też przy tych biegach, które są do tyłu, czyli dwójka, czy czwórka, mi się trochę niewygodnie trzyma rękę. Ale to jest pewnie kwestia mojego usadzenia i tak dalej. Przypasujcie się. Samo korzystanie z tej skrzyni, samo wrzucanie biegów, ten klik jest spoko. Nie do końca spoko jest precyzja i właśnie ta długa droga prowadzenia. Tylko tyle. To nie jest nic bardzo ważnego, bardzo przeszkadzającego. Zresztą, żebym ja się wypowiadał o skrzyniach manualnych, to trochę bez sensu, bo ja uwielbiam automaty. Jak lubicie skrzynie manualne, to myślę, że ta po prostu nie będzie przeszkadzać. Przynajmniej nie za bardzo. Co do samego prowadzenia. To jest SUV. Wiadomo, że tutaj cudów spodziewać się nie powinniśmy. Jeżdżąc tym samochodem od tygodnia na co dzień, on potrafi nie, że dać frajdę z jazdy, ale przez to, że to jest samochód dynamiczny, to ja się czuję tutaj dobrze. Czy jakieś wyprzedzanie na drodze krajowej, ekspresówce, autostradzie, w zasadzie wszędzie, nie ma z tym kompletnie żadnego problemu. Nie szukam tutaj świetnego prowadzenia i Wy też tego nie szukajcie, bo nie znajdziecie. Natomiast ten samochód myślę, że Was pod tym względem nie rozczaruje. Czym natomiast Was oczaruje? Myślę, że zawieszeniem. Przejeżdżanie przez dziury, wjadę specjalnie, chociaż nie wiem w sumie po co. Dziury, progi, nierówne drogi. To jest pestka, to jest pikuś. Na 100% nikt nie spodziewa się, a przynajmniej nie powinien spodziewać się tak dobrego, tak komfortowego zawieszenia w samochodzie za takie pieniądze, o których zaraz powiem. To jest, myślę, klucz programu w nowym HS-ie i to jest coś, co wsiądzie jedna, druga, trzecia osoba na jeździe testowej do tego modelu. Albo jeszcze inaczej. Jakbym był sprzedawcą w MG, to wszystkie osoby, które zabierałbym na jazdy testowe, brałbym na jakieś nierówne drogi, żeby zobaczyli, jak komfortowe to jest auto, bo osoby szukające SUV-a, no nie oszukujmy się, nie szukają prowadzenia, precyzji na zakrętach, nie będą siedzieć tak w skórzanych rękawiczkach, tylko chcą komfortu, chcą nie bać się wjechać na krawężnik, chcą nie bać się zjechać z drogi, gdzieś tam dojeżdżając na działkę,
podwożąc dzieci do szkoły, nierówne drogi i tak dalej, wyższe krawężniki, jakieś dziwne parkingi. I tego się tutaj nie boimy. Zawieszenie, jeden z największych plusów tego samochodu. No i jak mówimy o trasie, wyciszenie. Porównam to do ostatnio testowanego Bike 5. Myślę, że dość podobny poziom. Nie wyróżniłbym tutaj żadnego na plus, na minus. Może znowu to zdanie, pewnie ciągle je powtarzam. Przy tych pieniądzach bardzo ok. A skoro ciągle mówię, że coś tutaj jest bardzo ok, to moje największe zastrzeżenie. Spalanie. Chińskie samochody, te, z którymi do tej pory miałem do czynienia, wszystkie miały wspólną cechę, paliły około 10-11 litrów i tu jest podobnie. Ja w Warszawie spalam od 9 do 11, zależy o której godzinie jeżdżę. Najmniej spaliłem coś koło 6, jakaś wolna jazda pod miastem, ekspresówka 7, 8, autostrada 8, 9, coś takiego. Nie przejechałem tutaj 1000 km za jednym razem, po prostu nie było kiedy. To są moje wyniki, jeśli macie inne, to dajcie znać. Spalanie, no jest jakie jest. I jeszcze kilka spostrzeżeń. System audio, którego producenta nie znam, ma całkiem dużo ustawień, mimo tego nie przypadł mi szczególnie do gustu, ale podkreślę, że ja na tym punkcie normalny nie jestem. Próbując wypowiedzieć się obiektywnie, powinien on w mojej ocenie zadowolić zdecydowaną większość klientów tego modelu. Trochę mniej mogą zadowolić ich systemy wspomagające kierowcę, na przykład utrzymywanie w pasie ruchu działa dość nerwowo, a systemy kontrolujące czy to zmęczenie kierowcy, czy to jego nieuwagę, również potrafią podnieść ciśnienie. Fantastyczne są za to kamery, zarówno przednia, jak i tylna, a szczególnie kamera 360, która ogromnie ułatwia parkowanie i przydawała mi się każdego dnia. Jest to naprawdę bardzo mocny punkt nowego HS-a i tutaj ukłony dla konstruktorów. Dobra, 1000 razy powiedziałem za takie pieniądze, a jakie to są konkretnie pieniądze? Sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. NG HS występuje w dwóch wersjach wyposażeniowych, Excite i Exclusive, a jego promocyjny na starcie cennik otwiera kwota 109 900 zł za Excite z manualem, a wyższa Exclusive kosztuje 120 900 zł. Chętni na skrzynię automatyczną wyłożyć muszą minimum 118 900 zł lub 129 900 zł za wersję wyższą. Jeśli nasz egzemplarz nie ma być w białym, darmowym kolorze, doliczyć musimy 2250 zł za jeden z pięciu pozostałych lakierów. Warto też dodać, że auto objęte jest 7-letnią gwarancją ograniczoną przebiegiem 150 000 km, natomiast interwał przeglądowy to dość nietypowe 24 000 km. I teraz zobaczcie, przypominam, samochód wielkości Toyota RAV4. Całkiem dobra dynamika, świetne zawieszenie, bardzo dobre wyposażenie. Za takie pieniądze? Problemy są tutaj pewnie oczywiste. Wielu z nas, czy z Was, będzie się bało dostępności części. Gdzie są serwisy? Ile to będzie kosztowało za 3-4 lata, gdy będziemy chcieli ten samochód sprzedać? Ja na te pytania nie odpowiem, nikt na to nie odpowie dzisiaj, bo nie wiem jak będzie. MG w Polsce rozwija się szybko i bardzo dobrze. Jeśli przekonamy się do tych samochodów, a one nas nie zawiodą pod kątem niezawodności właśnie, to ja wcale nie jestem przekonany, że taki samochód za 3-4 lata to będzie warty 20% czy tam 30%. Jeśli będą chętni, którzy nie mogą sobie po prostu pozwolić na nowy samochód, to czemu mieliby nie chcieć kupić takiego używanego samochodu, który już się przez te 3-4 lata sprawdził? Rozwinęły się serwisy. Rozwinęła się dostępność części. No chyba, że będzie inaczej. Ale my dziś tego nie wiemy, tylko pamiętajcie, mówimy o samochodzie nowym, na gwarancji. Więc na ten moment nie do końca bym się tym martwił. To jest oczywiście do indywidualnego rozważenia, bo ktoś będzie jeździł 2 lata, weźmie jakiś najem, a ktoś będzie jeździł 10 lat. Inny temat. Na ten moment za te pieniądze, powiem tak, porównując do ostatnio testowanego Bike 5, ten samochód zrobił na mnie takie wrażenie, jakby był dużo bardziej, nie wiem czy można coś takiego powiedzieć, ale dużo bardziej europejski czy dla europejskiego klienta. Nie gubiłem się tutaj, nie musiałem szukać dziwnych rzeczy oprócz tego klastera albo rzeczy w dziwnych miejscach, o tak. System Android Auto, może to też dużo dało. Jazda, przełączniki, to wszystko jest takie bliższe mnie. Bike 5 jest spoko, ale ja się tutaj czuję dużo lepiej.
I jeszcze jedna rzecz, tak na koniec. Wiadomo, że ta pierwsza generacja HS-a, która była u nas krótko, wskoczyła w momencie, kiedy schodziła z rynków. Dostaliśmy takie końcówki. Nadal ten samochód wielu z nas się podobał, miał dobrą cenę. A teraz wskakujemy w drugą generację, bardzo szybko. Przeskok między pierwszą a drugą jest przeogromny. Przeogromny. Nie wiem, czy bym się cieszył, gdybym kupił pierwszą generację i teraz zobaczył po pół roku drugą. Pewnie nie. Szczególnie, że nie jest droższa. Natomiast to, co ja mam w głowie, jeśli chińskie samochody będą rozwijać się w takim tempie, w taki sposób i będą tyle samo kosztować, czy podobnie, nie okaże się nagle, że tak jak, nie wiem, w przypadku Kii, ona była słaba, potem coraz lepsza i coraz droższa. Jeśli te będą coraz lepsze i nie będą coraz droższe, będzie taka przepaść cenowa, to ja nie zazdroszczę tym europejskim, koreańskim czy japońskim producentom. Wszystko będzie tutaj zależało od niezawodności, od tego rozwinięcia serwisów, dostępności części. Jeśli klienci przestaną się bać tych chińskich samochodów, ja nie oceniam, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Stwierdzam fakt. Tempo rozwoju tych modeli to nadganianie pewnych rzeczy. Innowacyjność pod pewnymi względami to jest coś, co musi robić ogromne wrażenie, czy strach, nie wiem. To jest kawał porządnego samochodu, a jak dodamy cenę i porównamy do rywali, to jest oferta trudna dzisiaj do przebicia. Dajcie znać, co Wy myślicie o generalnie chińskich samochodach i pewnie będą tu osoby, które mają pierwszą generację. Pytanie, czy widzieliście tę drugą. Dajcie znać, bo Wy macie lepsze porównanie niż ja, więc możecie ten test uzupełnić. Jak zawsze zapraszam do sekcji komentarzy. I też poproszę, jeśli macie chwilę, to oceńcie ten materiał, to mi się bardzo, bardzo, bardzo przydaje. A osoby, które kanału jeszcze nie subskrybują, to zapraszam. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.